Jeśli zwiększymy natężenie dźwięku, zagłuszymy krzyki. Uważam, że to, co najstraszniejsze, powinno dziać się w umyśle widza. Witam Państwa. Nazywam się Alfred Hitchcock. Czasem mam dość tej branży. Hitchcock sprawił, że reżyser stał się kimś super. Wyglądał tak szacownie, zawsze w garniturze. To kultowa postać. Dzieła Hitchcocka to kwintesencja kina. W ich kadrach jest wszystko, co trzeba wiedzieć o filmie. Nie tylko rozumiał, na czym polega robienie filmów, odegrał czołową rolę w powstaniu współczesnej narracji filmowej. Był mistrzem suspensu, a przez to mistrzem manipulacji. Chcieliśmy, aby mówił nam, gdzie mamy patrzeć, co czuć, co myśleć. Byliśmy szczęśliwi, że nas zwodzi. To uroczy geniusz. Pojawia się pan we własnych filmach. Kusiło pan, aby zostać aktorem? Tak, nisko by mnie upadł. Był bardzo zabawny, czasem wulgarny. Jesteś złą kobietą? Nie, tylko sypiasz z mężczyznami. Nie. Nie ruszaj się z miejsca, inaczej nic z tego nie wyjdzie, jak powiedziała dziewczyna do żołnierza. Dlaczego wciąż o nim pamiętamy? Bo się o to zatroszczył. Wystarczy. Alfred Hitchcock, mistrz suspensu. Mówi Alfred Hitchcock. Towarzyszyłem psychozie od jej pierwszego błysku w obiektywie kamery. Korzystając z praw rodzicielskich, podam więc kilka ważnych informacji na temat tego dość nietypowego filmu. Zależało mu, aby Psychoza była wielkim przebojem. Sam ją finansował. Podobno szefostwo nie było zadowolone z jego pracy. Wiele osób miało problem z tym, że 61-letni reżyser sięgnął po szmirowatą powieść. Radzono mu, nie rób tego, to poniżej twojego poziomu. Psychoza to był mój pierwszy dreszczowiec. Można ją także nazwać horrorem. Ale uświadamiamy to sobie dopiero po projekcji, kiedy wracamy do domu, w ciemności. Zaczął od wykupienia wszystkich dostępnych egzemplarzy powieści Roberta Blocka, aby ludzie nie wiedzieli, co się wydarzy. Nie chciał, aby cokolwiek wyszło na jaw. Kazał całej ekipie przysiąc, że nie będzie z nikim rozmawiać nawet o metodach pracy na planie. W końcu do kin trafił zwiastun. Ale był to tylko 7-minutowy film z Hitchcockiem, przechadzającym się w takt wesołej muzyki. Dzień dobry. Oto mały, cichy motel. To bez wątpienia najsłynniejszy reżyser na świecie. Żaden inny nie zdobył sobie takiej pozycji. Oglądając zwiastun, nie pytamy, kto to jest, lecz zastanawiamy się, dokąd Hitchcock nas teraz zabierze. Łazienka. Krytycy spodziewali się, że będą mogli obejrzeć film wcześniej, ale nie otrzymali zezwolenia. To podsyciło ciekawość. Zasugerowałem, aby Psychozę oglądano tylko od początku. Właściwie nie była to sugestia, lecz wymóg. W tamtych czasach ludzie wchodzili i wychodzili z kina w trakcie projekcji.
Można było wejść w środku filmu albo obejrzeć tylko pierwszą połowę, a teraz w reklamach podkreślano, że po rozpoczęciu projekcji nikomu nie będzie wolno wejść do kina. Ludzie zaczęli ustawiać się w kolejkach, aby zobaczyć Psychozę. Rosły oczekiwania, co się wydarzy, dlaczego trzeba przyjść na czas. Hitchcock zmienił nasz sposób oglądania filmów. Kolejki przed projekcją Gwiezdnych Wojen to także jego zasługa. Hitchcock miał wątpliwości. Był przekonany, że będzie to największa katastrofa w jego karierze. W latach 50. i 60. we Francji popularne było tak zwane kino autorskie. Uważano, że niektórzy reżyserowie nadają swoim filmom tak indywidualny charakter, że nie mógłby ich nakręcić nikt inny. Wielu francuskich krytyków, pisarzy i reżyserów było zdania, że twórcą kina autorskiego jest także Hitchcock. Wielkim zwolennikiem tego poglądu był François Truffaut. Zabiegał o uznanie dla Hitchcocka. Uważał, że powinni go cenić nie tylko widzowie, lecz także krytycy. Przeprowadził wywiad z Hitchcockiem i wyjaśnił mu, dlaczego tworzy kino autorskie i w jaki sposób wpłynął na kształt dwudziestowiecznego kina. Jest to jeden z najsłynniejszych i najczęściej cytowanych wywiadów wszechczasów. Niewątpliwie poszczęściło mi się, bo nikt inny nie rozumiał tego rodzaju filmów, suspensu i dreszczowców. Dlatego miałem cały ten gatunek dla siebie. François Truffaut był bardzo inteligentny. Kochał film i wielbił Hitchcocka jak Boga. A on skorzystał z sytuacji, by opowiedzieć o sobie. Film był moją pasją. W wieku 16 lat czytałem tylko czasopisma filmowe. Kiedy się dowiedziałem, że amerykańska wytwórnia otwiera studio w Londynie, zapragnąłem dla niej pracować. Szybko zwrócił na siebie uwagę. Projektował scenografię i pisał scenariusze do niemych filmów. W tamtych czasach Hitchcock prowadził samotniczy tryb życia. Kiedy miał wolny wieczór, szedł do kina. Jestem nieśmiały. Nie należę do osób specjalnie towarzyskich. Nie otaczam się ludźmi. Chyba źle się czuję w towarzystwie wielu mężczyzn. Nie wiem, jak byłoby z kobietami. Pracował w Gainsborough Studios. Wyrabiał sobie nazwisko i poznał Alma. Była montażystką. Krążyły plotki, że ma zostać asystentką reżysera, bo jest bardzo zdolna. Od razu wzbudziła w nim podziw. Hitch czasami strasznie się jej bał. Miała 1,50 m, ale była twardą i silną kobietą. Miałem wtedy 23 lata i nigdy wcześniej nie umówiłem się z dziewczyną. Nigdy też nie piłem alkoholu. W tamtych czasach gentleman nie mógł porozmawiać z damą, jeśli miał niższe od niej stanowisko. Musiał poczekać na awans, żeby się do niej odezwać. Został asystentem Grahama Katza, a on potrzebował montażysty. Hitchcock uznał, że to szansa, by wreszcie poznać pannę Alma Reville. Zatrudnił ją i tak zaczął się ich związek. Graham Katz uchodził za jednego z najzdolniejszych reżyserów w wytwórni. Brytyjskie kino było jeszcze w powijakach. Nie istniała wtedy technika filmowa. Wybierano po prostu sztukę teatralną i kierowano na nią obiektyw kamery. Hitchcock liczył, że czegoś się od Katza nauczy. Tymczasem stał z boku i się nudził. Szybko stał się osobą, do której zgłaszano się w razie kłopotów na planie. Graham Katz nabrał przez to do niego niechęci, zwłaszcza, że Michael Balcon bardzo go polubił.
Wchodził pan na jego terytorium? Nie tylko wchodziłem. Przygotowywałem mu plan w ten sposób, że nie mógł kręcić pod innym kątem. Wciąż walczyli o władzę. Reżyser był zazdrosny, bo moja praca cieszyła się uznaniem innych. Powiedział, że już mnie nie potrzebuje. Wtedy producent zapytał, czy nie chciałbym reżyserować. Odparłem, że nigdy o tym nie myślałem. Nakręcił Ogród Rozkoszy, a Michael Bolton był bardzo zadowolony. Potem przyszedł czas na przekazanie filmu dystrybutorom. Wtedy w Wielkiej Brytanii zajmował się tym niejaki C.M. Wolfe. Bardzo bogaty i potężny człowiek. Po obejrzeniu filmu odmówił wyświetlania go w swoich kinach. Uznał, że jest za mało brytyjski. Hitchcock był załamany, ale pracował dalej w przekonaniu, że w końcu rozsądek zwycięży. Nakręcił Orła z gór. Wolf obejrzał go i znów uznał, że film jest za mało brytyjski i nie będzie go wyświetlał. Wtedy Bolton zaproponował, by zamiast melodramatu nakręcić coś ostrzejszego. Podsunął Hitchcockowi powieść Belloc Lowndes Lokator, a on od razu dostrzegł jej potencjał. To książka o kobiecie, która zadaje sobie pytanie, czy jej lokator jest Kubą rozpruwaczem. Hitchcock przez wiele tygodni przygotowywał się do nakręcenia lokatora. Przygotował scenorys, wykorzystał pomysły, których nigdy wcześniej w filmie nie stosowano. Pokazałem twarze ludzi, którzy patrzą na sufit, a on się rozpływa. Zrobiłem szklaną podłogę. Dziś użylibyśmy dźwięku. Lokator był arcydziełem i potencjalnym przebojem. Wolf przybył na projekcję ze swoim przyjacielem Grahamem Cutsem, który od paru lat szeptał mu do ucha, jakim okropnym człowiekiem jest Alfred Hitchcock. Reżyser, dla którego wcześniej pracowałem, obejrzał nakręcony materiał i zawiadomił producenta, że nic z tego nie zrozumiał. Po zakończeniu filmu Wolf wstał i wyszedł w towarzystwie Cutsa. Mijając Hitchcocka, oznajmił, że to okropna bzdura, której nie pokaże w żadnym ze swoich kin. Bolconowi jednak bardzo na tym filmie zależało. Skontaktował się więc z krytykiem filmowym Ivorem Montagi, a on zorganizował pokazy, na które zaprosił znajomych krytyków i pisarzy. Potem oni z kolei zabrali się do pisania artykułów. Rozgłaszali, że powstał nowy film, Lokator, który jest arcydziełem i należy go koniecznie zobaczyć. Niestety jest blokowany. Postanowiono go obejrzeć jeszcze raz i w końcu dostaliśmy zgodę na dystrybucję. Lokatora uznano za najlepszy nakręcony dotąd film brytyjski. Jak widać, cienka linia dzieli porażkę od sukcesu. Kiedy dowiedziano się, że na półce czekają jeszcze dwa filmy Hitchcocka, zaczęto domagać się projekcji. Od stycznia do grudnia 1927 roku trwał więc istny hitchcockowski festiwal. Lokator to pierwszy film, w którym pojawił się sam reżyser. Stało się to jego znakiem firmowym. Zawsze pojawia się pan we własnych filmach. Kusiło pana, by zostać aktorem? Tak, nisko bym nie upadł. Pomysł występów Hitchcocka we własnych filmach jest o tyle ciekawy, że stanowiły jego autorską wizję, a fizyczna obecność uczyniła go bardziej przystępnym. Dla kolejnych pokoleń stał się kimś w rodzaju wuja Alfreda. Dzięki temu mógł łatwiej prowadzić z nami grę. Jego epizody stały się czymś w rodzaju ukrytych skarbów, które widzowie mieli odszukać. Wszystko zaczęło się jako zabawa, a potem przerodziło się niemal w obowiązek.
John Ford, Cecil B. DeMille, ich nazwiska były powszechnie znane, ale nie wiemy, jak wyglądali. Hitchcocka mieliśmy odszukać w filmie, mówiliśmy. O, tu jest Alfred Hitchcock. W 1927 roku na ekrany weszły trzy filmy Hitchcocka, a reżyser zaczął się cieszyć niezwykłym powodzeniem. Był na fali. Ożenił się z Almą. Podczas wspólnego rejsu statkiem zachorowała na chorobę morską i była bliska omdlenia. Hitchcock wziął ją wtedy za rękę i powiedział: chcę się z tobą ożenić, wyjdziesz za mnie? A ona na to beknęła mu prosto w twarz, co uznał za wspaniale odegraną scenę. Moja matka urodziła się w lipcu 28 roku. Była jedynaczką. Traktowali ją jak małą dorosłą. Nie rozstawali się z nią. Zabierali ją na przyjęcia. Żyła ich życiem. Ufał żonie tak bardzo, że współpracowali ze sobą przez cały okres jego kariery. Wtedy było to rzadkie. Zresztą nadal jest. Alma była najsurowszym krytykiem tekstów, które przynosił. Jeśli uważała, że to materiał na film, brał się do roboty. Inaczej nawet tego nie dotykał. Hitchcock nakręcił w Wielkiej Brytanii wiele niemych filmów, a potem gładko wszedł w film dźwiękowy. To jest dźwięk. Nie wszyscy reżyserzy przetrwali tę zmianę. Wielu wybitnych twórców kina niemego nie zdołało przestawić się na dźwięk. Ale Hitchcock nie bał się nowej technologii. Widział w niej szansę i chciał wraz z nią rozwijać się jako reżyser. Jednak nawet pracując z dźwiękiem, pozostał wierny idei czystego kina, co oznaczało dla niego umiejętność opowiedzenia historii bez żadnych dialogów. Filmowanie rozmawiających ludzi nie ma nic wspólnego ze sztuką kina. Opowiedzmy historię obrazem, a rozmowa niech będzie częścią atmosfery. Człowiek, który wiedział za dużo, był przebojem, więc Hitchcock postanowił skupić się na thrillerach. Uznali z Almą, że 39 kroków Johna Buchana to dobra powieść i będzie z niej świetny film. 39 kroków to początek thrillerów i w kinie, i u Hitchcocka. To thriller szpiegowski, jest w nim zwykły człowiek rzucony w wir niebezpiecznych wydarzeń i blondynka Hitchcocka. Kochanie, miło cię widzieć. Hitchcock uznał, że Robert Donat i Madeleine Carroll nie mieli czasu, aby się lepiej poznać, więc pierwszego dnia na planie skuł ich kajdankami i udał, że zgubił kluczy. Aktorzy spędzili tak cały dzień, rozmawiając na różne tematy. Musieli nawet razem korzystać z toalety. I wieczorem była już między nimi chemia. Pary skute kajdankami i śpiące w jednym łóżku rzadko widywało się w kinie lat 30., zwłaszcza w filmach brytyjskich. Czy motywy seksualne wprowadził pan do filmów świadomie, czy też nie? Kajdanki i krępowanie kojarzą się z seksem. Na zdjęciach w gazetach przestępcy zawsze są w kajdankach. Czytało się też kiedyś o studentach, którzy lubili przywiązywać się do wezgłowia. Kajdanki mają podtekst seksualny. W 39 krokach po raz pierwszy pojawiła się blondynka Hitchcocka. Grająca ją Madeleine Carroll była wzorem dla kolejnych blondynek.
Bohaterki Hitchcocka są inteligentne. Z biegiem czasu coraz bardziej. Są seksowne, ale nie w sposób przesadny. Stanowią wyidealizowaną wersję kobiecości w guście Hitchcocka. Hitchcock bardzo dobrze rozumiał swoje bohaterki i umiał sprawić, że widz patrzył na to, co się dzieje ich oczami. Często najpierw pokazywał je z oddali jako piękne istoty, a potem szybko przechodził do prezentacji ich punktu widzenia. Uświadamiał w ten sposób widzom, co to znaczy być kobietą traktowaną jak przedmiot. Pierwowzorem blondynek Hitchcocka była Joan Harrison. Pojawiały się w jego filmach już wcześniej, ale zagościły na dobre dopiero w połowie lat 30., gdy Harrison zaczęła z nim współpracę. Hitchcock zatrudnił Joan Harrison jako asystentkę. Szybko stała się jego zaufaną pracownicą. Razem z Almą pomagała mu w pisaniu scenariuszy i przy produkcji. Miała bzika na punkcie kryminałów i kina. Pracowała więc dla właściwego człowieka. Od razu nawiązała świetny kontakt z Hitchcockiem, a także z Almą i Patrycją. Zostali przyjaciółmi. Hitchcock trochę się w niej zadłużył. Zachowywała się jak prawdziwa dama, a jednocześnie była bardzo wszechstronną osobą. Miała liczne zainteresowania intelektualne i była wyzwolona obyczajowo. Filmy Hitchcocka są tak zróżnicowane genderowo, ponieważ zatrudniał wiele kobiet, które pracowały nad scenariuszem i tworzyły postacie. Thrillery Hitchcocka cieszyły się wielkim powodzeniem. Prasa brytyjska nazywała go księciem kina. On jednak wiedział, że w Wielkiej Brytanii bardziej się nie rozwinie. W 1939 roku rozpoczął współpracę z producentem Davidem Selznickiem. Chciał wyjechać do Ameryki, był nią zafascynowany. Na zaproszenie Selznicka przeniósł się tam wraz z rodziną. Zawiadomił Selznicka, że nie przeprowadzi się bez Joan Harrison. Było to częścią umowy. Po przyjeździe do Ameryki ze zdziwieniem odkrył, że jest tu znany. Oczywiście jego filmy grano za granicą, ale chyba nikt łącznie z nim samym nie spodziewał się, że będą takimi przebojami. Od początku miał więc poczucie, że odniósł sukces. Hitchcock i Joan przez wiele miesięcy pracowali nad adaptacją Rebeki. Z dumą zaprezentowali ją Selznickowi, a on uznał, że jest do niczego. Przekazał Hitchcockowi trzykrotnie dłuższą od scenariusza odpowiedź z wyliczeniem najdrobniejszych szczegółów, które należy zmienić. Selznick był zdolnym producentem, ale obsesyjnie pragnął wszystko kontrolować. Należał do osób bardzo trudnych we współpracy. Hitchcock i Selznick spierali się, bo obaj chcieli mieć kontrolę nad sytuacją. Hitchcock bał się utraty wolności. W dzieciństwie bardzo przestraszyła mnie policja. Byłem niegrzeczny i ojciec wysłał mnie na posterunek z listem. Policjanci przeczytali go i zamknęli mnie na 5 minut w celi. Od tamtej pory próbuję się z niej wydostać. Twierdził, że było to najbardziej przerażające doświadczenie w jego życiu. Moim zdaniem stanowi klucz do jego osobowości. W niemal każdym filmie Hitchcocka pojawia się motyw utraty kontroli. Siedmioletnia umowa z Selznickiem na papierze wyglądała wspaniale. W rzeczywistości jednak Hitchcock jako artysta miał więcej wolności, kiedy pracował w Anglii. Wytwórnia domagała się prawa do ostatecznej oceny dzieła i mimo sprzeciwów Hitcha wygrała.
Hitchcock nakręcił więc i zmontował film w taki sposób, aby nic nie mogli w nim zmienić. Wiedział bowiem dokładnie, czego chce. To była wspaniała robota. David O. Selznick i Alfred Hitchcock przedstawiają uhonorowany wieloma nagrodami film, który tworzy historię kina. Rebecca była wielkim przebojem. Ludzie ruszyli do kin i się nie zawiedli. Uważana jest za arcydzieło. Hitchcocka nominowano do Oscara za reżyserię. Przegrał, ale Rebecca została najlepszym filmem roku. Nagrodę odbierał producent. Oto Oscar za cudowną Rebeckę, którą wyprodukował pan równie wspaniale, jak Przeminęło z wiatrem. Bardzo dziękuję. To, że Selznick odbierał Oscara, było dla Hitchcocka wielkim rozczarowaniem. Jednocześnie ludzie z branży zaczęli się zastanawiać, czy nie mógłby on także pracować dla nich. Selznick uznał to za dobre wyjście z sytuacji. Inni zagwarantują mu dochód, a Hitchcock niech robi dla nich filmy i się z nimi kłóci. Dostawałem wtedy od Selznicka 75 tysięcy dolarów za film. A on za moje usługi pobierał od Universalu 183 tysiące dolarów. Niezły dochód, co? To nie efekty specjalne. W Londynie teraz co wieczór grają symfonię wojny. We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Ojciec był załamany, gdyż w Anglii mieszkała jego matka. Pamiętam, jak próbował się do niej dodzwonić i telefonistka zawiadomiła go, że to niemożliwe, bo w tym kraju jest wojna. Był zdruzgotany. Ameryka oficjalnie nie przystąpiła jeszcze do wojny, lecz Hitchcock słyszał, że powinien mieć swój udział w wysiłku zbrojnym. Ludzie z Hollywood zaciągali się do wojska i jechali walczyć do Europy. On jednak tego nie zrobił. W Anglii powszechnie krytykowano go jako dezertera. Musiałem coś zrobić. Nie było mowy o służbie w wojsku. Byłem za stary i za gruby. Pogardę dla swoich działań Hitchcock uznał za osobistą zniewagę. Miał przecież udział w wysiłku zbrojnym. Bardzo zależało mu, by ukazać w filmach, jak groźni są naziści. Zaczął od zagranicznego korespondenta, w którym przerobił zakończenie tak, aby groźba ta była widoczna. Albo weźmy Sabotaż. Nie ma wątpliwości, co chciał przekazać. Oni tu są, nie wolno im ufać. Uważajcie. Po Sabotażu Joan Harrison odeszła i została niezależną producentką. Nie potrzebowała Hitchcocka, by odnieść sukces. Hitchcock uważał scenarzystów i aktorów za swoją własność. Był zaborczy, a Joan Harrison nie chciała tego zaakceptować. Pragnęła niezależności. Pociągały go silne i niezależne kobiety, a jednocześnie złościł się, że mają nad nim władzę. Chciał być jak gwiazdy, których grę reżyserował. Na przykład jak Cary Grant. Kiedy reżyserował, był w centrum wydarzeń. Wiedział, że dominuje nad innymi. Nie mógł żyć dokładnie tak, jak chciał, ale na planie panował nad ludźmi i żył ich życiem. Hitchcock starał się wyrażać wszystkie te uczucia w swoich dziełach. Cień wątpliwości to film o Ameryce. Jest tu biały płotek, śliczny trawnik i czyste zło. Zaintrygowało go połączenie niewinności amerykańskiego miasteczka z zepsuciem utożsamianym przez postać wuja.
To ciekawe, jak bardzo przerażający wydaje się bohater negatywny. Joe Cotton gra psychopatę. Twój ulubiony wujek jest seryjnym mordercą i wie, że o tym wiesz. Bardzo niepokojące. W miastach jest mnóstwo kobiet, wdów, których mężowie przez całe życie harowali, aby zrobić majątek, a potem umarli i zostawili pieniądze swoim głupiutkim żonom. A co robią te bezużyteczne kobiety? Można je spotkać w najlepszych hotelach, gdzie przejadają fortuny, przegrywają je w brydża, grają dniami i nocami, pyszniąc się biżuterią, bo innych powodów do dumy nie mają. Okropne. Zwiędłe, grube, chciwe babska. Pozytywne i negatywne postacie zaczynają się do siebie upodabniać. Bohater pozytywny nie jest już wysoki, nie ma idealnego profilu i falistych włosów, a czarny charakter nie kopie już psa. Jest czarujący. Prawdę mówiąc, w naszych wyrafinowanych czasach doszliśmy do punktu, w którym trudno ich od siebie odróżnić. Do widzenia. Cień wątpliwości zniszczył dobrą opinię, jaką miała o sobie Ameryka. W małym miasteczku kryje się mrok. Hitchcock lubił odwracać wyobrażenia, jakie mieli na swój temat Amerykanie. Zaraz po zakończeniu zdjęć otrzymał straszną wiadomość. Zachorowała matka, która mimo wielokrotnych próśb nie chciała zamieszkać z nim w Ameryce. Emma Hitchcock stanowiła dla Hitchcocka najwyższy autorytet. W dzieciństwie kazała mu za karę godzinami stać na jednej nodze przy łóżku, w którym spała. Karała go nie tylko fizycznie, lecz także psychicznie. Hitchcock uwielbiał matkę, ale jej surowość sprawiała, że czuł obawę przed nią i w ogóle przed matkami. To jeden z powodów, dla jakiego matki tak często pojawiają się w jego filmach. Najlepszym przyjacielem chłopca jest jego matka. Strata matki była dla niego wielkim ciosem, po którym nigdy chyba do końca się nie podniósł. Uświadomiła mu też, że sam jest śmiertelny, a ludzie mogą umrzeć w każdej chwili. Poczuł, że nie wolno mu marnować czasu i zaczął bardziej o siebie dbać. To pomysł mojego lekarza. Mówił o ścisłej diecie i nie żartował. Chyba właśnie wtedy dojrzał jako człowiek. Próbował tylu najrozmaitszych diet, że miał w szafie garnitury w różnych rozmiarach. Jego waga często się zmieniała. W latach 40. przez długi czas stosował diety. Kiedy kręcił łódź ratunkową, bardzo schudł. Minęło 7 lat i umowa z Selznickiem dobiegła końca. To nie on wyprodukował najlepsze filmy Hitchcocka. Wielki producent nie powinien chyba pracować z reżyserem wizjonerem. Obaj chcieli kierować pracą nad filmem. Ich relacja była skazana na porażkę. Selznick chciał przedłużyć umowę, ale Hitchcock wolał współpracować z Sydneyem Bernsteinem. Założyli wytwórnię Transatlantic Pictures. Hitchcock został producentem. Był to jego pierwszy film nakręcony po rozstaniu z Selznickiem, którego w końcu znienawidził. Chyba chciał zrobić coś innego i interesującego. W sznurze chłopak w kufrze nazywa się David. Można więc uznać, że umieścił tam Davida Selznicka. Otwieraj.
Zawsze eksperymentował i próbował efektów wówczas technicznie nieosiągalnych, również w sznurze. Wiesz, że u mnie wszystko musi być zrobione idealnie. Zawsze chciałem mieć talent artystyczny. Chciał nakręcić całość w jednym pomieszczeniu przy pomocy głównie długich ujęć. Zależało mu, aby widownia nie dostrzegła cięć. Nie można było nakręcić filmu jednym długim ujęciem, trwającym około 80 minut. Nie wtedy. Postanowił więc maksymalnie ograniczyć liczbę cięć i ukryć montaż. Za bardzo się denerwujesz. Mamy prostą wymówkę. Ostatecznie pan Kentley przychodzi tu głównie po to, by obejrzeć książki. Czemu nie ułożyć ich na stole tak, by miał do nich lepszy dostęp? Już po krótkiej znajomości z Hitchcockiem odkryłem, że ma zwyczaj stawiać przed ekipą techniczną niewykonalne zadanie, po czym potrafi przekonać wszystkich, że jednak da się to zrobić. Jest tam pewna niezwykła scena. Po obiedzie wszyscy martwią się, że brakuje Davida. Kamera zatrzymuje się na skrzyni, z której gospodyni zdejmuje obrus. Słyszymy toczącą się za kadrem rozmowę. Wiemy, że bohaterowie tam są i też patrzą. David chyba dzwonił wczoraj do Filipa. Naprawdę? Tak, zapomniałem o tym. Czekamy, aż ktoś otworzy skrzynię i zobaczy zwłoki Davida. Ale Hitchcock się z nami bawi. Dziękuję, panie Cadell. Wystarczy. Schowa pani te książki przy porannym sprzątaniu. Hitch zajął się sznurem między innymi dlatego, że interesowały go perwersje. Fascynował go homoseksualizm, który był tematem filmu, chociaż to słowo tam nie pada. Te wasze dyskusje z Rupertem. Brandon siedział godzinami u stóp mistrza. Brandon u stóp? A kim jest Rupert? Sznur porusza temat homoseksualizmu i pokazuje tych ludzi jako przestępców przekraczających normy. Lecz z drugiej strony dotyka spraw, o których nikt inny wtedy nie mówił. Cenzorzy w Hollywood żądali, aby wszystkie aluzje do lesbianizmu, biseksualności gejów, transpłciowości usuwać lub sugerować, że to przestępstwo. Cenzura w Hollywood cofnęła przemysł filmowy o dziesięciolecia. Zabraniali mieszania ras. Czarna osoba nie mogła być zainteresowana białą osobą. To zakazane. O Hitchcocku zaś można powiedzieć jedno. Gdyby mógł, na pewno próbowałby te granice przesuwać. Film Pod znakiem koziorożca był dla wytwórni Transatlantic bardzo ważny. Stanowił warunek jej przetrwania. Ingrid Bergman była przyjaciółką Hitchcocka. Angażował ją przez całe lata 40. i uważał, że obecność takiej gwiazdy zadecyduje o sukcesie filmu. Miał lekką obsesję na jej punkcie, był zakochany. Opowiadał nawet ludziom w wytwórni, że ona także jest w nim zakochana, że są w romantycznym związku. Problem polegał na tym, że los wytwórni zależał od powodzenia filmu, a Bergman, kiedy Pod znakiem koziorożca weszło na ekrany, wdała się w romans z Robertem Rossellim. Uciekła z nim do Włoch, porzucając męża i dziecko. Amerykańska prasa zmieszała ją z błotem. Jej filmy bojkotowano. Głównie z tego powodu widzowie zignorowali Pod znakiem koziorożca. Niestety współpraca z Sydneyem Bernsteinem na tym ucierpiała i po zaledwie dwóch filmach wytwórnia Transatlantic Pictures upadła.
Hitchcock rzucił się w wir pracy. Hollywood nie rozwodniło jego talentu, wzmocniło go, a on je zmienił. Korzystał z najnowocześniejszych technologii, a jego filmy należą do najlepszych, jakie wyprodukowały hollywoodzkie wytwórnie. Moim ulubionym dziełem Hitchcocka, kwintesencją jego sztuki filmowej, jest Okno na podwórze. Facet ze złamaną nogą tkwi w mieszkaniu i z powodu skłonności do podglądania pakuje się w kłopoty. Okno na podwórze to czyste kino. Nie ma tam galopujących koni, żywej akcji. Facet przez cały film siedzi w tej samej pozycji. Ale jak to zostało skonstruowane? Bohater spostrzega coś, myśli, reaguje i w jego głowie, tylko na skutek oglądanych sytuacji, poprzez działanie obrazu, narasta przekonanie, że był świadkiem morderstwa. Hitchcock był podglądaczem i ten motyw pojawia się w wielu jego filmach. Jednak w Oknie na podwórze przestaje się tego wstydzić i w efekcie tworzy jedno ze swoich najciekawszych dzieł. Tylko pan patrzy. Szczególnie pełna napięcia jest scena, w której Grace Kelly postanawia na własną rękę przeprowadzić śledztwo. Jimmy Stewart nie może jej ostrzec, że właściciel wraca, a ona tkwi u niego w mieszkaniu. Trudno sobie wyobrazić większe napięcie. To był wspaniały pomysł. Ukazać wydarzenia z perspektywy osoby, która nie może nic zrobić. Grace Kelly stanowi klasyczny przykład blondynki Hitchcocka. Klasa, piękno, elegancja. Ładna. Kiedy Hitchcock poznał Grace Kelly, myślał, że znalazł idealną partnerkę filmową. Świetnie dogadywała się z Almą, a ona mówiła, że Grace to jedyna blondynka, z którą może zostawić męża. Miał w związku z nią wielkie plany. Jacht z księciem Rainierem i jego oblubienicą wpłynął właśnie do portu w Monako. Kilka godzin wcześniej Grace Kelly z Filadelfii i Hollywood weszła na pokład Deo Giovante. Królową filmu i nową księżną powitali jej przyszli poddani. Porzuciła karierę filmową i została księżną Monako. Poszła za głosem serca i na zawsze skończyła z aktorstwem. Hitchcock był bardzo rozczarowany. Jednak pytano Grace, zawsze odpowiadał, że w końcu znalazła godną siebie rolę. Po sukcesach filmów z Grace Kelly szukał kogoś, kto ją zastąpi. Wybrał Vera Miles i miał nadzieję, że przemieni prześną piękność w drugą Grace. Radził jej, jak ma się ubierać, z kim i gdzie być widywana, jak grać. Miał wielkie plany i chciał ją obsadzić w zawrocie głowy. Niestety Vera sprawiła mu zawód i zaszła w ciążę. Uznała, że to jedyny sposób, by uciec przed ciągłą kontrolą. Apodyktyczność Hitchcocka zaczęła bowiem martwić nawet jej męża. Odbyłem zdjęcia próbne z Verą Miles. Byliśmy gotowi dać jej rolę. Zaszła w ciążę i przestała mnie interesować. Nie nadawaliśmy już na tych samych falach. Głupdaska. Sposób, w jaki traktował Verę Miles, odtworzył w zawrocie głowy. Szukamy sukni wieczorowej, krótkiej, czarnej, z kwadratowym wycięciem. Wie pan, czego chce. Mężczyzna zmienia wygląd kobiety, aby odtworzyć osobę, którą utracił.
Żadnych problemów z kolorem włosów? Nie, to proste. Wiemy, czego pan chce. Gdyby w tym filmie zamiast Kim Novak wystąpiła Vera Miles, byłby to zbyt chorobliwy pomysł. Zawrót głowy należy do najbardziej skomplikowanych filmów Hitchcocka. Opowiada o mężczyźnie zakochanym w kobiecie tak bardzo, że nawet po jej śmierci wierzy, że ona żyje. Chorobliwe jest to, że mężczyzna odtwarza swój przedmiot pożądania i nie może pójść do łóżka z kobietą, dopóki nie odzyska tej, którą utracił. Czyli w sposób metaforyczny uprawia rodzaj nekrofilii. Uważaliśmy, że to dobry film. Nie wiedzieliśmy dlaczego, ale oglądaliśmy go wielokrotnie. Chyba z powodu głównego bohatera. Sama fabuła nie miała znaczenia. Chodziło o sposób ukazania obsesji bohatera, tego, jakim jest człowiekiem. Może była to obsesja Hitchcocka? Jimmy Stewart dobrze to rozumiał. Oglądając zawrót głowy, jesteśmy jak Stewart, który w galerii obserwuje Novak. Chcemy patrzeć dalej i przekonać się, czy odsłonią się przed nami kolejne tajemnice. W tym filmie można się zagubić, tak jak w tej całej zagadkowej historii gubi się Stewart. W połowie filmu ginie główna bohaterka, grana przez Novak. Do tej pory widz zadawał sobie pytanie, czy bohaterowie będą razem. A teraz on i cały wątek miłosny znika i następuje dziwna część, w której Stewart nie może mówić, bo jest w szoku. Nie ma więc żadnej fabuły, dopóki znów nie pojawi się bohaterka. Widz nie wie, jak to ma rozumieć. Czy to historia o duchu, czy to ta sama kobieta, czy to wizje szaleńca? Nie wiemy, jakiego rodzaju film oglądamy. Dopiero dużo później, kiedy widzimy naszyjnik, pojmujemy, dokąd to wszystko zmierza. To rozdzierająca scena. Nie powinnaś być taka sentymentalna. Bardzo cię kochałem. Z Vertigo wyszliśmy na czysto, chociaż film nie był wielkim sukcesem. Chyba z powodu głównego bohatera. Powiedział pan kiedyś, że aktorzy są jak bydło. Trzeba ich zaganiać. Może coś więcej o tym? Więcej o ich zbydlęceniu? Nie. Żartowałem. Oni są jak dzieci. Problem z aktorami polega na tym, że trzeba znosić ich ego. Z drugiej strony muszą mieć wielkie ego i być bardzo wrażliwi. Inaczej nie potrafiliby zrobić tego, czego się od nich oczekuje. Pracując z Hitchem, nie próbuję zagrać sceny na dwa różne sposoby. Jest tylko jeden, jego sposób. Podczas niektórych scen ustawiał z tyłu metronom. Takie urządzenie z wahadłem, odmierzające tempo. Zamiast docierać do moich emocji, pokazywał mi za pomocą techniki, jaki efekt chce uzyskać. Na wszystko patrzył przez obiektyw kamery. Na wszystko. Aktorzy nie kochali Hitchcocka, ale uwielbiali występować w jego filmach. Sprawiał, że wspaniale grali i ich kariera rozkwitała. Powiedział, nie będę dawał ci zbyt wielu wskazówek. Chyba, że efekt będzie za mocny albo za słaby.
Okazywał aktorom szacunek. Radził im, szukajcie motywacji w sobie. Oto właściwa droga. Najlepiej podsumował aktorstwo, mówiąc, kiedy aktor chce rozmawiać o roli, odpowiadam, wszystko jest w scenariuszu. A pytany o motywację wyjaśniał, twoja garza. W połowie lat 50. Ameryka przeżywała okres niezwykłego rozwoju gospodarczego. Hitchcock nakręcił wtedy swoje najlepsze, a przynajmniej najsławniejsze filmy. Były to czasy burzliwych zmian. Jedną z największych, obok powstania ruchu praw obywatelskich i wejścia w erę atomu, był rozwój telewizji i możliwości, jakie dawała. Dzięki sugestiom agenta Lewa Wassermana, Hitchcock od razu dostrzegł w telewizji miejsce dla siebie i skorzystał z okazji. Dobry wieczór Państwu. Jestem Alfred Hitchcock i pokażę dziś pierwszy film kryminalny z cyklu Alfred Hitchcock przedstawia. Hitchcock dostał propozycję przygotowania serialu. A Wasserman doradził, aby jego producentką została Joan Harrison. Joan rozpoczęła pracę nad serialem. Została kimś, kogo dziś nazywa się showrunnerem, czyli producentem wykonawczym. Nasze filmy nie są takie proste, jak się ludziom wydaje. To nie tylko kryminały, lecz także studia postaci. Każda historia, zwykle kryminalna, miała przewrotne zakończenie. Wiele scen wryło mi się w pamięć. Zwłoki w bagażniku, zepsuty tylny migacz, odcinek ze Steve'em McQueenem, gdzie kobieta podnosi kluczyk dłonią, w której pozostał tylko mały palec i kciuk. Nigdy wcześniej nie oglądałem w telewizji tak szalonych filmów. Hitchcock nadzorował produkcję. Kilka odcinków wyreżyserował, ale widzom najbardziej podobało się to, że pojawia się przed programem i kpi z samego siebie. Dobry wieczór Państwu. Sporządziłem wiszącą ozdobę do mojego salonu. Żartował ze sponsorów. Wyraziłem się brzydko o reklamach. Początkowo sponsorzy się buntowali. Nie wolno z nas kpić, to my płacimy za Wasz program. Ale kiedy sprzedaż skoczyła im w górę, zrozumieli, że miał rację. Chciałbym ogłosić coś ważnego. Mój sponsor... Obrzydliwe, jak mu się podlizuje. Pewnie jakiś krewny. Z czasem dostrzegli jego poczucie humoru i bardzo go polubili. Mam wrażenie, że prawdziwy Alfred Hitchcock nie przypomina tego makabrycznego dżentelmena z telewizji. Oczywiście, że nie. To tylko gra. To znaczy, rewolwer był prawdziwy i naładowany, ale lekarz w rzeczywistości jest aktorem. Alfred Hitchcock stał się sławny w czasach, kiedy istniały może 3 stacje telewizyjne. W początkach telewizji pojawiał się więc w każdym salonie. Był bardzo miły, kiedy ludzie prosili go o autograf. Zapytałam kiedyś, czy nie denerwuje go, że przeszkadzają mu przy obiedzie. Nie, odparł, ponieważ to oni płacą za ten obiad. Zauważył, że ludzie reagują na program telewizyjny inaczej niż na filmy, że te widownie się różnią. Zastanawiał się, co mógłby im zaproponować. Tak narodził się pomysł Psychozy.
To historia oparta na życiu seryjnego mordercy Eda Gaina. Robert Bloch, autor książki będącej podstawą scenariusza, mieszkał w pobliżu okolic, gdzie działał Gain. Napisał o tym niezwykłą powieść z zaskakującym zakończeniem, które swego czasu szokowało czytelników. Hitchcock chciał nakręcić psychozę, bo wiedział, że czas na coś nowego. Ale wytwórnie nie były zainteresowane. Mówili mu, nie rób tego, to poniżej twojego poziomu. Zwłaszcza, że właśnie nakręcił Północ, Północny Zachód w technikolorze i z gwiazdorską obsadą. To był piękny film. A on chciał teraz sięgnąć po szmirowatą powieść. Mroczną i pokręconą. Hitch powiedział mi, że istnieje wytwórnia, która produkuje filmy za 250 tysięcy dolarów. A gdybyśmy to zrobili? Gdyby świetny reżyser na moim poziomie zrobił film niskobudżetowy, zapowiedział, że zamierza nakręcić psychozę za niecały milion dolarów. Oświadczył, że sam poniesie większość kosztów. Weźmie ekipę z telewizji i nakręci film czarno-biały. Chyba dlatego Psychoza ma taką klasę. Byłam obecna na planie tak samo jak podczas kręcenia serialu. Przydzielono nas do obsługi Psychozy i stawiliśmy się do pracy. Ale tym razem pracowaliśmy z mistrzem i film był czarno-biały, chociaż królował wtedy Technicolor. Korzystałem z ekipy telewizyjnej i praca nad filmem posuwała się szybko. Ale gdy doszliśmy do kluczowego momentu, zwolniłem tempo. 45-sekundową scenę kręciliśmy pod 70 różnymi kątami przez 7 dni. Scena pod prysznicem to Mona Lisa pośród scen filmowych. Można ją wstawić do muzeum. Wszystko, co do tej pory dokonał, prowadziło do tej właśnie sceny. Nie miałam wtedy pojęcia, jak wielkie wrażenie zrobi ta scena. Uświadomiłam to sobie dopiero, gdy zobaczyłam ją na ekranie. Ujrzałam wtedy to, co Hitchcock zaplanował od początku. Każde filmowe cięcie było ciosem noża. Nasze mózgi nie były jeszcze wtedy przyzwyczajone do takiego szybkiego montażu. Hitchcockowi udało się osiągnąć coś wspaniałego. Kiedy patrzymy na scenę pod prysznicem, stajemy się na przemian ofiarą, mordercą, podglądaczem, obserwatorem, okiem Boga, a także samym Hitchcockiem. I wszystko to dzieje się w ciągu bardzo szybko mijających 45 sekund. Reżyser w bardzo krótkim czasie rozbija osobowość widza na różne punkty widzenia, zmieniając go w psychopatę. Hitchcock zawsze znajdował sposób, aby postawić na swoim. Czasem dosłownie cudem unikał cenzury. W tamtych czasach para bohaterów nie spała w jednym łóżku. W filmach nie pokazywano uprawiania seksu, nawet nie sugerowano, że do tego doszło. Ówcześni cenzorzy nie byli więc przygotowani na przeżycia, jakich dostarczyła im psychoza.
Jedni uważali, że w scenie pod prysznicem widać nagość, inni, że nie. W końcu odesłano film Hitchcockowi, nakazując, by usunął nagą scenę. On niczego nie zmienił i zwrócił taśmę z wiadomością, że już gotowe. Po ponownym obejrzeniu cenzorzy, którzy widzieli nagość, uznali, że już jej nie ma, za to inni jednak czegoś się dopatrzyli. Znów odesłano więc film, prosząc o poprawki, a Hitchcock ponownie niczego nie zmienił. Tym razem wszyscy byli zadowoleni. Żadnej nagości. Hitchcock zaś tak naprawdę niczego nie pokazał, a ponieważ film był czarno-biały, nie musiał także przejmować się krwią. Kiedyś na ulicy podszedł do mnie chłopiec i zapytał, czego użyłem jako krwi w scenie morderstwa w Psychozie. Może krwi kurczaka? Nie, odparłem, sosu czekoladowego. Ach tak, odparł i sobie poszedł. Uważał, że musiałem czegoś użyć. Nie uwierzył mi. To wyjątkowe dzieło. Zmieniło oblicze kina. Psychoza stanowi zapowiedź slasherów, brutalnych filmów o bezbronnych kobietach atakowanych we własnych domach. To, co dziś oglądamy, to efekt sceny pod prysznicem. Zanim film ukończono i przygotowano do dystrybucji, nikt nie miał w związku z nim więcej wątpliwości niż sam Hitchcock. Rozważał nawet podzielenie go na półgodzinne fragmenty i pokazywanie w telewizji. Bał się reakcji publiczności i krytyków. Wszystkie jego wątpliwości się rozwiały, kiedy widzowie zaczęli ustawiać się w długich kolejkach do kas i powracać na kolejne projekcje. Największą satysfakcję miałem z tego, że publiczność krzyczała. Nie zgadza się pan więc z socjologami utrzymującymi, że filmy, które koncentrują się na zbrodni, mają trwały wpływ na widza? Na chore umysły tak, ale nie na zdrowe. Reżyser przeboju staje pod wielką presją. Walczył o swoją wizję i zwyciężył. Film stał się przebojem. Wszyscy na nim zarobili. Ludzie go uwielbiają i mówią, że to najlepszy film w karierze reżysera. Co więc ma robić dalej? Pan Hitchcock chciałby państwu coś powiedzieć. Nazywam się Alfred Hitchcock i chciałbym opowiedzieć państwu o moim przyszłym projekcie. Jego tematem będą ptaki i ich odwieczne relacje z ludźmi. Hitchcock nie uznawał czegoś takiego jak wierna adaptacja. Znany był z tego, że czytał książkę tylko raz i kiedy jakiś motyw go zafascynował, opracowywał go ze scenarzystą, a resztę oryginalnego materiału wyrzucał. Zaraz na wstępie powiedział, że rezygnujemy z opowiadania Du Maurier. Został tytuł i motyw ptaków atakujących ludzi. Ptaki to film o przypadkowości życia. To nie rozłączki? Spotykasz dziewczynę, dziewczyna spotyka chłopaka, wszystko układa się dobrze, lecz nagle ptaki zaczynają atakować ludzi. Ptaki to film pełen brutalności i agresji, skierowany przeciw dzieciom, kobietom i w ogóle ludziom, których ptaki atakują bez powodu. Wydziobują im oczy. To brutalny film. Nie mieliśmy wątpliwości, że główne role powinni zagrać Cary Grant i Grace Kelly. Dlaczego mam oddać Carymu połowę filmu? Zapytał Hitchcock. Jedyne gwiazdy w tym filmie to ptaki i ja. No i ty, Evan, dodał po chwili wahania. Grałam w reklamach. Jedną z nich była reklama dietetycznego napoju Seago. Dietary drink. With Seago.
Zobaczyłem ją w telewizji i poczułem, że ma coś w sobie. Zresztą widziałem ją nieraz. Grała w reklamie, więc miałem okazję jej się przyjrzeć. Zrobiła na mnie dobre wrażenie i pomyślałem, że się z nią skontaktuję. Zaproszono mnie do agencji MCA i dowiedziałam się, że Alfred Hitchcock chce podpisać ze mną kontrakt. Oto on, usłyszałam. Jeśli zgodzi się pani na warunki i go podpisze, spotka się pani z Hitchcockiem. Podpisałam więc kontrakt, jeszcze zanim go poznałam. Podpisał z nią wieloletnią umowę na wyłączność i w swoim zwyczaju zaczął ją urabiać na swoją modłę. Stała się nową zabawką Hitchcocka. Możesz być szczera. Wszyscy wiemy, jaki jest Hitch. Niemiły i tak dalej. Mów, co chcesz. Chyba znam go z innej strony. Wszystko układało się wspaniale. Kręcenie ptaków trwało pół roku. W trakcie pracy nad filmem mroczna strona Hitchcocka dała o sobie znać. Przede wszystkim podczas kręcenia sceny ataku ptaków. Początkowo miały to być ptaki mechaniczne. Gdy jednak Herden przybyła na plan, zobaczyła klatki z żywymi ptakami. Wyjaśniono jej, że tamte nie wyglądały wystarczająco prawdziwie. W ogóle nie zamierzali użyć sztucznych ptaków. Zbudowali klatkę z drzwiami, przez które weszłam. Rzucali w nią ptakami. Widać, jak upada, a one ją atakują. Cary Grant był wtedy na planie i zobaczył, co się dzieje. Już po dwóch minutach zapytał, co wy robicie tej biednej dziewczynie. Scenę na strychu Tippi Hedren kręciła przez tydzień. Ciało aktora nie wie, że on tylko gra, więc kiedy krzyczy i udaje strach, ma to wpływ na jego emocje. Wielki francuski dramaturg Sardou radziłby w sztuce znęcać się nad kobietami. Problem w tym, że dziś za mało się nad nimi znęcamy. Z Kalifornii wyrusza niezwykły wyścig gołębi. Hasło do startu dadzą reżyser Alfred Hitchcock i Tippi Hedren, którą kinomani zobaczą w filmie Ptaki. Po nakręceniu Ptaków Tippi Hedren musiała szybko dojść do siebie, aby wystąpić na spotkaniach prasowych jako nowa blondynka Hitchcocka. Następnym filmem Hitchcocka była Marnie. Początkowo chciał, by zagrała tam Grace Kelly, ale nic z tego nie wyszło, więc rolę dostała Tippi Hedren. Czego tym razem mogła się spodziewać? Jego późniejsze filmy są dosyć smutne. Jest w nich także coraz więcej przemocy wobec kobiet. To dość niepokojące. W Marnie czuje się gorycz Hitchcocka, który wie, że sam nigdy takich kobiet mieć nie będzie. Najwyraźniej powiedział lub zrobił coś takiego, że Hedren uznała, iż tego już za wiele. Tylko oni dwoje wiedzą, o co poszło. Kiedy po zakończeniu zdjęć Hitchcock spotkał się z całym zespołem i dziękował im za dobrą robotę, zobaczył, jak Tippi Hedren idzie w stronę wyjścia. Wtedy po raz ostatni z nią pracował. Po Marnie zaczął się dla Hitchcocka gorszy okres.
Film nie cieszył się takim powodzeniem, jak oczekiwano, a po Hollywood rozeszły się opowieści o złym traktowaniu typu Herden. Reżyser rozpaczliwie próbował znaleźć nowy pomysł na siebie. Wciąż był Hitchcockiem, wielką gwiazdą, i czuł, że jeśli po raz kolejny uda mu się wstrząsnąć kinem, powróci na szczyt. Hitchcock mówił, że najbardziej boi się czterech rzeczy: małych dzieci, policjantów, wysokości i tego, że następny film będzie gorszy od poprzedniego. Rozdarta kurtyna i topaz przyniosły rozczarowanie. I w branży nie mieli już ochoty iść wobec niego na wszelkie ustępstwa. Może po prostu się zmęczył. Taka praca wymaga energii. Trzeba codziennie wstawać o 4-5 rano. W młodości Hitchcock kręcił dwa filmy rocznie, ale gdy się zestarzał, zwolnił tempo. Po Psychozie największym wyzwaniem było dorównanie tak mocnemu dziełu. Prawdę mówiąc, nigdy mu się to nie udało, co było bardzo frustrujące. Od tamtej pory ludzie zestawiali wszystko, co zrobił, z jego największym przebojem, któremu nic nie mogło dorównać. Chociaż w latach 70. kariera Hitchcocka przygasła, nagle wzrosło zainteresowanie jego dawnymi filmami. Zaczęło się od tego, że szkoła filmowa w Los Angeles zaczęła prowadzić zajęcia na jego temat. Potem odbyły się retrospektywy jego dawnych filmów. Wszyscy się nimi zajmowali, a wielu teoretyków filmu analizowało je aż nazbyt głęboko. Na studiach zapisałam się na zajęcia z filmu. Omawiano na nich Hitchcocka. Na koniec pisałam pracę o moim ulubionym filmie. Był to Cień wątpliwości. Dziadek pomógł mi napisać pracę, a ja dostałam truje. Powiedziałam mu wtedy: pamiętasz pracę, którą pomogłeś mi napisać? Dostałam za nią truje. Bardzo mi przykro, odparł, ale to wszystko, na co mnie stać. Hollywood stał się kimś w rodzaju Boga. Wielu zdobywa sławę, a potem popada w zapomnienie. Z Hitchcockiem było odwrotnie. Lubił naruszać normy. Starał się odpowiedzieć na wyczuwane u widzów zainteresowanie przemocą, co było wówczas nowe. Ciekawił go psychoseksualny kontekst ludzkich zachowań. Lata 70. to złote czasy filmu amerykańskiego, ponieważ w końcu poluzowano rygory. Hitchcock nakręcił Shaw, bo przyszedł czas na slasher. To nie był film nakręcony przez staruszka. Zaszokował wiele osób. Shaw, pierwszy film, jaki nakręcił w Londynie od lat 50., należy do jego najlepszych dzieł. Chociaż niektórzy uważają, że jest ponury i paskudny. Ludzie uważają mnie za potwora, utożsamiają mnie z moimi filmami. Shaw stanowi przypieczętowanie jego kariery. Z jednej strony mamy Lokatora, a z drugiej Shaw. Oba filmy są thrillerami. Dla Hitchcocka był to także powrót do domu i podróż sentymentalna. Odwiedził miejsca takie jak Covent Garden, dzielnice, w których dorastał. W pewnej chwili podszedł do niego sklepikarz i powiedział, że pamięta go jako chłopca. Hitchcock był oszołomiony, gdy starszy pan przypomniał mu, że tu właśnie się wychował. Kiedy był w Anglii i kręcił Shaw, babcia przeszła udar. Od tamtej pory chorowała, a on czuł, że traci partnerkę życiową, jedyną kobietę, którą kochał.
Zaczął też mocniej odczuwać własną śmiertelność, bo sam się starzał. Potem było coraz gorzej. Alma miała problemy z poruszaniem się, a bez jej energii i witalności on tracił powoli chęć tworzenia filmów. Shaw wszedł na ekrany w 1972 roku i uznano go za ostatni film Hitchcocka. A on 4 lata później nakręcił Intrygę rodzinną. Mówiłem, że niebieski samochód ma przejechać tędy. Nic z tego. Musi przejechać przez krawędź. Intryga rodzinna to słaby film, biorąc pod uwagę umiejętności i ambicje Hitchcocka. Chciał zrobić coś mroczniejszego, straszniejszego, świeższego. Miał poważną konkurencję. Lata 1967-76 to najlepszy okres w amerykańskim kinie. Czuł, że czasy się zmieniają. Wchodziło nowe pokolenie filmowców. Scorsese'ów, Spielbergów, Lucasów. Teraz to ich filmy przyciągały tłumy. To były filmy realistyczne, szorstkie i nieprzyjemne. A ich twórcy czerpali z pomysłów Hitchcocka. Słyszeli lub czytali wywiady Truffauta, wiedzieli, jak ważny był Hitchcock i jak wiele mogłoby ich nauczyć na temat kręcenia filmów. Po Intrydze rodzinnej próbował jeszcze nakręcić Krótką noc. Kiedy zrozumiał, że nie ma na to sił, powiedział: lepiej bądźmy teraz po prostu szczęśliwi. Cieszmy się czasem, który nam pozostał. Przeszedł na emeryturę i ostatnie lata spędził z Almą. Nie było już Alfreda Hitchcocka, słynnego filmowca. Byli Alfred i Alma, dwoje staruszków. Dokonał tyle, że to idiotyzm, iż nigdy nie dostał Oscara za reżyserię. Otrzymał 5 nominacji. Bardzo by się cieszył z Oscara. Czuł się trochę oszukany, że go nie dostał. W 1979 roku otrzymał nagrodę Amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości. Najwyższa nagroda, jaką można otrzymać za pracę w filmie. Nagroda Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Byli tam wszyscy. Całe Hollywood. Gdyby w sali wybuchła bomba, branża filmowa przestałaby istnieć. Obok Hitchcocka siedział Cary Grant. Nagrodę wręczała Ingrid Bergman. Gratuluję Amerykańskiemu Instytutowi Filmowemu, że zrozumiał to, co widzowie wiedzą od 50 lat. Alfred Hitchcock to uroczy geniusz. Był pośród ludzi, dzięki którym osiągnął wielki sukces, których kochał i z którymi tworzył. Mimo to zdecydował się podziękować tylko 4 osobom. Pierwsza z nich to montażystka filmowa, druga to scenarzystka, trzecia to matka mojej córki Patrycji, a czwarta to świetna kucharka dokonująca cudów w naszej domowej kuchni. Nazywają się Alma Reville. Jeszcze raz udało się wykazać, że za każdym wielkim człowiekiem stoi kobieta. Mężczyźni, uważajcie. Popełniamy wielki błąd, zastanawiając się, czy Hitchcock był reżyserem, potworem czy showmanem. Był każdym z nich, a jednocześnie kimś znacznie większym. Był człowiekiem i nie bał się tego okazywać. Nie przestaniemy oglądać Okna na podwórze czy Psychozy, dlatego że źle traktował aktorki.
Mamy jednak prawo na nowo ocenić go jako człowieka. To niezwykle ważne. Alfred Hitchcock nakręcił 53 długometrażowe filmy. To ogromna liczba. No i niewielu reżyserów w historii kina dało nam tyle arcydzieł. Pozostawił po sobie niezatarty ślad. Każdy reżyser cieszyłby się z 1/20 jego sukcesu. Wszystko zaczęło się od Hitchcocka. On pierwszy poszedł na całość i sprawił, że reżyser stał się gwiazdą. Emocje, które odczuwamy, oglądając filmy Hitchcocka, to spełnienie jego pragnień. Uczuciowy roller coaster, śmiech, napięcie, strach. To kwintesencja kina. Gdyby miał pan nakręcić jeszcze tylko jeden film, o czym by był? O morderstwie, zamęcie, przemocy, seksie. Doskonały montaż i byłby w nim żart. Albo dwa. Wersja polska, Canal Plus. Tekst Anna Rajca. Czytał Marek Cimel.